Marta Szymik-Telesz, witam w kolejnym odcinku programu Minęło w SCI, w którym to wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu cieszyńskiego podsumowują to, co działo się w ubiegłym miesiącu w ich gminach. Oto podsumowanie października w gminie Brenna. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Brennej Leśnicy wśród obiektów małej architektury sportowo-turystycznej. Inwestycja kosztowała nas ponad 167 tysięcy złotych, dofinansowana z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach otwartych stref aktywności. Udało się uporządkować teren naszej działki z elementami siłowni zewnętrznej. Jest to fragment tego, co planujemy w tym miejscu zrobić. W przyszłym roku wykonać tężnię solankową oraz plac zabaw dla dzieci. Chcemy to miejsce przygotować dla wszystkich odwiedzających turystów tutaj tą Dolinę Brenną. Szanowni Państwo, znajdujemy się na ulicy Węgierskiej, której fragment był wyremontowany w ostatnim miesiącu. Była to jedna z trzech ulic, którą udało się w tym okresie wyremontować. Dla nas ten odcinek jest niezmiernie ważny, dlatego że łączy ten szlak pieszo-dydaktyczny, szlak rowerowy do przełęczy na Karkoszczonkę. Inwestycja odcinka prawie 160-metrowego opiewała na koszty prawie 90 tysięcy złotych. Pragnę Państwa zaprosić na kolejny kiermasz świąteczny 21 grudnia tutaj w Parku Turystyki. Po raz kolejny będziemy mogli zobaczyć pięknie wyposażone stoiska kiermaszu świątecznego, które przeniosą nas w ten klimat świąt. Będziemy gościć również bohaterów bajki Kraina Lodu, bohaterów, na których czekają wszystkie dzieci. Zapraszamy do wspaniałej zabawy. To było podsumowanie października, a już teraz bardzo serdecznie zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Minęło w SCI. Do zobaczenia!